Zaczynamy oczywiście od tego, że wczoraj wieczorem Zbigniew Ziobro niespodziewanie zjawił się przed swoim domem. Zrobił to zresztą dzisiaj rano także, o czym za chwilę Państwu opowiem. Tam wczoraj w domu Ziobry doszło do przeszukania w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Ziobro mówił tak. Chciałem powiedzieć, że wszystkie te działania mają charakter bezprawny i są realizacją politycznego zamówienia Donalda Tuska i Adama Bodnara. Zwracał uwagę, że tu cytat, jego głos jest inny niż zwykle, bo to jest rezultat operacji, którą niedawno przeszedł. Przerwałem aktualnie terapię po operacji, żeby tutaj do Państwa z daleka przyjechać, mówił Zbigniew Ziobro. Co mówił dziś, o tym za chwilę Państwu opowiem dokładnie. Wczoraj, przypomnę tylko, na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania m.in. w domu Zbigniewa Ziobry, ale nie tylko, również innych polityków suwerennej Polski. Rzecznik prokuratury krajowej poinformował, że 3 z 4 urzędników zatrzymanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości usłyszało już zarzuty, a zatrzymany beneficjent usłyszy je dzisiaj, czyli w środę. W sumie zatrzymanych jest 4 byłych i obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ksiądz Michał O., beneficjent, rzecz jasna, tegoż funduszu. Kłopoty ma także Łukasz Mejza, doskonale Państwu znany, bo 8 marca policja na zlecenie Zielonogórskiej Prokuratury Okręgowej przeszukała jego mieszkanie. Ma to mieć związek z 2 fałszywymi oświadczeniami majątkowymi, które miał złożyć poseł Mejza. W jednym z oświadczeń były wątpliwości co do mieszkania należącego do posła, stąd wejście do mieszkania właśnie na oględziny, tak tłumaczyła prokuratura. Śledczy nie zdradzają szczegółów dotyczących kolejnego toczącego się śledztwa. Wiemy, że pan Mejza miał wcześniej mieszkanie o powierzchni 59 metrów kwadratowych i wycenił je na 500 000 zł. Mieszkanie jednak zniknęło i nie ma już o nim mowy w oświadczeniu majątkowych. Ja tylko dodam, że tego typu czyn jest zagrożony karą do 8 lat więzienia. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zaczynamy. W całości podtrzymuję zarzuty, jakie sformułowałem w godzinach wieczornych, gdy spotykałem się z Państwem, że sposób przeprowadzenia tych czynności pozbawił mnie praw, które przysługują każdemu polskiemu obywatelowi. Tak dziś rano przed swoim domem, podczas spotkania z dziennikarzami, powiedział Zbigniew Ziobro. Dodał, że nie miał możliwości zapoznania się z postanowieniem, ewentualnej możliwości wydania rzeczy, doboru zaufanych osób do udziału w czynnościach i zagwarantowania przeszukania bez niszczenia budynku. Takie warunki gwarantuje kodeks postępowania karnego, mówi pan Zbigniew Ziobro i dodaje, że prokuratura miała jego numer telefonu i nie pofatygowała się, by wykonać do niego telefon i ustalić, czy możliwe jest wykonanie tego typu czynności procesowych. Przeszukanie według Ziobry przeprowadzono w sposób bandycki, niszcząc framugi i fragment muru domu, mimo że można to było zrobić wchodząc normalnie przez drzwi. Mój znajomy, niedaleko mieszkający, dysponował kluczem i na pewno na moją prośbę, by ten klucz wykorzystał, by umożliwić przeprowadzenie czynności. I tu już mamy pierwszą nieścisłość chyba w związku z tym, co mówił wczoraj pan minister Ziobro, ponieważ opowiadał dziennikarzom o tym, że śledczy zwracali się z pytaniem o klucz, o posiadanie klucza do jego teściów i stwierdził, że to nie jest odpowiednia formuła, ponieważ on jest właścicielem mieszkania, ale dziś, jak widać, znajomy mieszkający niedaleko mógłby z prokuraturą w tej sprawie współpracować. Zbigniew Ziobro twierdzi również, że przebieg tych bezzasadnych, tutaj cytat, czynności przeszukania i zabezpieczenia rzeczy utwierdził go tylko w przekonaniu, że zarzuty, jakie stawiał na wstępie, są trafne. To było typowe przeszukanie trałowe. Szukano wszystkiego, bo a nuż coś się znajdzie, co może być później przedmiotem rozgrywki medialnej i atakowania mnie jako polityka, mówił Ziobro. Stwierdził, że nie miał nic wspólnego z działaniami, które uzasadniałyby prowadzenie tego typu czynności. Podkreśla, że to jest realizowanie politycznych zamówień Donalda Tuska i Adama Bodnara i że to właśnie na naszych oczach uśmiechniętej Polski, tu cytat, która z serduszkiem na koszuli ma ponoć działać w imię praworządności. Tak wygląda w praktyce sytuacja, stwierdził Zbigniew Ziobro. Prokuratura oczywiście twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Tymczasem zatrzymano księdza Michała O., jak już Państwu wspominałam. To jest ten słynny ksiądz, przy historii którego sugerowałam Państwu, żeby Państwo usiedli, jeśli stoją. Bo to jest ten słynny duchowny, który zasłynął
przeprowadzaniem egzorcyzmów salcesonem, drodzy Państwo. I okazuje się, że ksiądz Michał O., który kierował Fundacją Profeto, której główna siedziba znajdowała się w seminarium Sercanów w Stadnikach, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku oczywiście ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, z którego to właśnie funduszu 100 milionów złotych miało trafić do fundacji. No i oczywiście nie jest to jedyna głośna sprawa z tym duchownym, ale oczywiście sprawa jest rozwojowa. W sumie zatrzymano 4 osoby. Wczoraj także przeszukiwano, jak się okazuje, dom nie tylko Zbigniewa Ziobry, ale także byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i no, słynnego też, zapewne Państwo znają, Dariusza Mateckiego, słynnego rzecz jasna w cudzysłowie. Czynności funkcjonariuszy ABW trwały całą dobę. Dość drobiazgowo przeszukiwano wszystkie pomieszczenia w domu byłego ministra sprawiedliwości. Tak mówi pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Z kolei pełnomocnik Marcina Romanowskiego twierdzi, że doszło do zabezpieczenia istotnych dokumentów dla sprawy dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, jak strategia komunikacyjna Zjednoczonej Prawicy. Z taką ironią tutaj pan pełnomocnik, jak Państwo słyszą, opisuje sytuację i dodaje, że agenci ABW zabezpieczyli nawet telefony i tablety należące do synów byłego szefa resortu sprawiedliwości. No a przeszukanie wyglądało w sposób następujący. O godzinie 6:05 otrzymał pan pełnomocnik telefon od posła Romanowskiego z informacją, że właśnie weszło ABW. W ciągu godziny przybyłem na miejsce. Było tam 7 czy 8 agentów oraz pani prokurator, która została delegowana do tej czynności. Podobno funkcjonariusze mieli być bardzo drobiazgowi i sprawdzali nawet garnki. W garnkach też mogą być, jak się okazuje, jakieś pendrive'y, dodał ironicznie, a ja myślę, że może sprawdzali panowie agenci, czy te garnki to nie są te zakupione z Funduszu Sprawiedliwości, bo ja nie wiem, czy państwo pamiętają, że nie tylko lodówki i wodzy strażackie, ale także garnki w kampanii wyborczej kupowano właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Kto wie, może coś jest na rzeczy. O przeszukaniu tutaj w sprawie pana Mejzy już Państwu mówiłam. I dla porządku dodam jeszcze, że mamy złożony wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Po przegłosowaniu w Sejmie wniosku o Trybunał Stanu skomentować postanowił to zarząd NBP. Na konferencji pojawiło się 9 członków zarządu, ale bez prezesa Glapińskiego. No i oczywiście tutaj Paweł Szałamacha, jedna z tych osób, które pojawiła się w trakcie konferencji, mówi, że to jest próba złamania niezależności NBP podjęta przez 100 kilkudziesięciu posłów, że zostali oskarżeni za to, co mogli i powinni robić, że ten atak się nie powiedzie i że niezależność NBP nie da się ani złamać, ani zniszczyć. Był tam też pan Artur Soboń i pan Artur Soboń mówił, że byli też prezesi Banku Centralnego, którzy, jak wynika z taśm, ustalali politykę z rządem. Gdyby 200 posłów podpisało się pod wnioskiem, że ziemia jest płaska, to nie oznacza, że ziemia jest płaska, stwierdził, jak Państwo widzą, ze swadą i naprawdę wrodzoną inteligencją pan Artur Soboń. I jeszcze jedna informacja w tej sprawie. Wniosek o Trybunał dla Glapińskiego został już złożony, 191 posłów go podpisało i oczywiście po raz kolejny przedstawiciele większości parlamentarnej, koalicji rządzącej mówią, że jakiekolwiek wnioski czy orzeczenia zabezpieczające, tak zwane, wydane przez Trybunał Julii Przyłębskiej, nie będą przez tę większość brane pod uwagę. Michał Woś dzisiaj stanie przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, a jako pierwszy będzie dziś zeznawał Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK, były minister sprawiedliwości. To jeszcze tak gwoli uzupełnienia. A teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z Krzysztofem Brejzą. Każda osoba w takiej sytuacji ma prawo zapoznać się z postanowieniem prokuratora o zakresie przesłuchania. Ma prawo usłyszeć żądania, wydania konkretnych rzeczy. Ma prawo wreszcie, jeśli jest nieobecna, poprosić o udział konkretnej godnej zaufania osoby, która by towarzyszyła w czasie przeszukania i umożliwić wejście takie, które będzie związane z niszczeniem budynku. Wszystkie te uprawnienia w moim przypadku zostały rażąco i celowo złamane. Prowadzący tą operację, którzy się do niej dobrze przygotowali, doskonale wiedzieli, że mnie nie ma w domu z przyrządem niezależnych. Wszyscy Państwo wiecie, że przyszedł niedawno bardzo ciężką operację
było to dokumentowane z tą zdjęciem publicznym, więc nie trzeba było być geniuszem, ani mieć szczególnych uprawnień operacyjnych ABW, aby ustalić, gdzie jestem w danym momencie, skontaktować się ze mną i uzyskać możliwość wejścia do domu w sposób cywilizowany, zgodny z prawem, bez niszczenia obiektu. Tak nie zrobiono, dlatego że chciano zorganizować przedstawienie, spektakl, tylko jest to przez spektakl bandytyzmu i bezprawia.